Cześć, witam Cię na kolejnym wykładzie z serii czeskafe.pl. Dzisiaj przedstawię Ci partię, która była rozegrana między Aleksandrem Alechinem a Fritzem Semiszem w Berlinie w 1923 roku. Była to partia pokazowa, dlatego obaj zawodnicy mogli sobie poeksperymentować. I partia przebiegała następująco. E4, C5, skoczek F3, skoczek C6, goniec E2. No, jest to jeden z eksperymentów Alechina. Niezbyt agresywny wariant, bardziej opierający się na strategii. Alechin często eksperymentował, nawet w poważnych partiach z silnymi przeciwnikami. Z bardzo dobrym efektem, tak w ogóle. E6, roszada, D6, D4. Jest to jedno z podstawowych posunięć w tej pozycji, walka o centrum. Biały otwiera pozycję i zdobywa pole E4. C bije D4, skoczek bije D4, skoczek F6. W tej pozycji najczęściej gra się skoczek C3, po to, aby obronić pionka E4 przed atakiem skoczka F6. Alechin natomiast zagrał goniec F3. Sam uważał to posunięcie za bardzo dobre i bardzo sprytne. Chciał najpierw obronić pionka E4 gońcem, po to, aby później zagrać móc C4. Następuje skoczek E5. Czarne wyrównują w tej pozycji, a goniec F3 jest teraz bardzo słaby. Właściwie jedyne, co robi, to strzela w tyłek pionkowi i tak właściwie sam staje się pionkiem. Następuje C4. Białe grają C4, zyskują silne centrum i teraz czarny będzie miał sporo problemów z pionem D6, który może być łatwo atakowany, jeżeli nie będzie odpowiednio się bronił. Następuje skoczek bije F3, hetman bije F3, goniec E7, skoczek C3, roszada i B3. Jest to ustawienie, do którego dążyły białe. Teraz goniec stanie na polu B2, skąd będzie mógł silnie atakować po diagonali A1, H8. W tej pozycji czarny może zagrać kilka ciekawych posunięć, ale do najbardziej podstawowych należy A6, goniec B2, hetman C7, z następnym B6. Wtedy uzyskamy pozycję bardzo zbliżoną do tak zwanego jeża, hedgehog variation w szachach. Jest to pozycja, w której czarny muruje się, ustawia swoją pozycję optymalnie, biały niespecjalnie może atakować, po czym następuje przełom pionkiem B albo D i partia z zamkniętej staje się otwarta i bardzo ostra. Samisz natomiast zamiast pionka A6 zagrał ruch skoczek D7. Jest to ruch, który jest nie tylko stratą czasu, ale także jest strategicznym błędem, ponieważ po pierwsze oddala jednego z obrońców od swojego króla, a po drugie ten ruch utrudnia wyjście podświetlonym figurą czarnego na czerwono. Następuje goniec B2. Biały rozwija się w sposób taki, jak planował. Goniec F6, wieża AD1, A6. Hetman G3 z atakiem na pionka D6. Hetman C7, król H1. Ten ruch jest często przygotowaniem do posunięcia pionem F. Wykonuje się go wpierw, aby odebrać czarnym wszelkie możliwości wtrącenia ruchów z atakiem na króla. Wieża D8, F4, B6. Ustawienie na szachownicy przypomina wspominaną przeze mnie wcześniej strukturę jeża. Jednak z uwagi na pewne niuanse pozycja troszeczkę się różni i jest to dużo lepsza pozycja już dla czarnego. W tej pozycji biały mógł zagrać piękny ruch skoczek F5 z atakiem na pionka D6 i G7. I okazuje się, że jeżeli czarny weźmie tego skoczka, nastąpi skoczek D5, hetman B7, skoczek F6, szach. I jeżeli zabije skoczek, następuje goniec F6 z atakiem na pionka G7, gdzie grozi mat, i także na wieżę D8. Jest to pozycja totalnie wygrana, oczywiście, dla białego. Natomiast
Jak widzisz, w tej pozycji w takim razie nie można wziąć tego skoczka, ale można zagrać na przykład G6. Na G6 nastąpi przykładowo E5. E bije F. Skoczek D5, hetman B7, E bije F. I jak widzisz, jedyne co teraz biały chce zrobić, to dotrzeć swoim hetmanem na pole G7, skąd zamatuje króla. Jest to pozycja również dużo, dużo, dużo lepsza dla białego. Ale Chin miał jednak coś innego w zamyśle. Czasem tak jest, że nawet jeżeli jest jakieś posunięcie lepsze, ale ty wymyślisz sobie już jakiś swój plan, który bardzo ci pasuje, to jesteś w stanie zagrać posunięcie, które jest tak naprawdę obiektywnie gorsze, ale bardziej zgodne z twoim zamysłem. Nastąpiło F5. Koniec E5. Grając ten ruch, Samisz liczył na to, że skonsoliduje swoją pozycję. Skoczek wróci na pole F6 i pozycja będzie troszeczkę lepsza dla czarnego. Natomiast przykładowy wariant, jaki mógł biały zagrać, to hetman H3, skoczek F6, pion E bije pionka, pion F bije pionka E6, F bije E6 i jeżeli nastąpi błędne posunięcie, skoczek E6, po hetman E7, skoczek ginie i biały ma przegraną pozycję. W tym momencie jednak, zamiast ruchu hetmanem, biały zagrał fenomenalne posunięcie. F bije E6. Goniec oczywiście bierze hetmana. Pion E bije pionka F1 z szachem. I jak widzisz, nagle wieża z pola F1 się uruchamia. I biały grozi tym, że hetmana za chwilę odzyska. Nastąpiło król H8, skoczek D5. W tej pozycji Samisz się poddał. Gdy ja pierwszy raz zobaczyłem tę pozycję, nie mogłem tego zrozumieć. Jak to się poddał? Przecież ma hetmana więcej. No tak, ale po chwili zastanowienia i z pomocą komputera, bo sam bym tego nie potrafił zobaczyć, okazuje się, że pozycja rzeczywiście jest totalnie wygrana dla białego.